A w czwartek 31 maja tysiące Rudzian uczestniczyło w uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej święto jest określane mianem Bożego Ciała i jest jednym z najważniejszych świąt katolickich w kraju. Wierni wspominają w ten dzień ostatnią wieczerzę oraz przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Święto jest uzupełnieniem Wielkiego Czwartku. Ma ono charakter dziękczynny i radosny. Formą podziękowania są procesje, które przechodzą ulicami miast. W Polsce Boże Ciało jest obchodzone wyjątkowo uroczyście. I chociaż udział w procesjach nie jest obowiązkowy, taki zwyczaj jest w Polsce zakorzeniony już od wielu wieków, a odbywają się one na ulicach każdej parafii. O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Warto przypomnieć, że w Polsce Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Jest to święto ruchome i obchodzone 60 dni po Wielkanocy.